A gorąco. Mówię, że zimno. No, ciepło jest, no. 21 stopni. Coś naklikałeś tam? Tak, na 21 dałem, dokładnie. No od razu... Było 19, było strasznie zimno. A wy w ogóle wiecie ten... Mamy tutaj biuro przy Marszałkowskiej samej, przy tym centrum. Ja nie wiem, jak ludzie mogą tu mieszkać, bo patrzcie. Nie wiem, czy to będzie słychać, czy Ania nie odszumi za bardzo. Postaraj się w tym momencie nie odszumić. Zanim otworzysz to okno, to będę musiała wszystko wyciąć tutaj. Ale słuchajcie, jaki tu jest szum. Jeszcze się otwiera. To nie ta godzina, Maciek. No już! No teraz zamykasz? Ej, cisza! No nie! No bo to nie jest ta godzina, o godzinie 15, o, jak ja idę nagrywać. Godzina tak 13. To jest 12. Jakiś dramat, 12. No, ale jak się otwiera w takich godzinach, jak wszyscy jadą na lunch. Jeżdżą te samochody, to jest tragedia. Ja nie wiem, jak można tu mieszkać. Może nie wiem, od 30 piętra wzwyż. Nie słychać. Już trochę lepiej się robi. Ale na takich piętrach tutaj, gdzie tutaj za metr jest 40 tysięcy, no to warunki nie są zbyt fajne. Jak chcecie powdychać sobie trochę świeżego powietrza. Nie, lepiej okna nie otwierać. Nie. No. Ale to też nie jest zależne od samochodów, bo przecież była pandemia i samochody nie jeździły. Była pandemia, jest. Ale nie, to było głośno, bo ludzie krzyczeli, bo umierali na ulicach. Ale nie chodzi mi o głośność, o zanieczyszczone powietrze. Aha, nie, to wtedy nie było właśnie. Nie, samochody nie jeździły, a powietrze było tak samo zanieczyszczone. A, było, nie, to, ale to, bo akurat ten okres chyba był ten taki... Grzewczy, no, w marcu? Grzewczy, no. W marcu? Było zimno. W marcu? Nie, jak była ten okres tej pandemii, no to było czystsze powietrze, coś takiego tam było. No ja czytałam, że nie było czystsze. Zależy, czy czytałaś TVP, czy TVN. Okay. Są różne te. Nie wiem. Wystarczy porównać. Nie wiem, co czytałam, bo ja najpierw czytałam, później sprawdzam się. No, ale nie, faktycznie coś było takiego, że... Już? No, rzęsy miałeś taką wiszącą. O, no. Dobra, to teraz dopiero możemy zacząć materiał. No. Cięcie i robimy od nowa. Patrzcie, ja nie wiem, jak można mieszkać. No. Dobra, weź przewiń. Okej, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciek, jest ze mną Ania. Dzisiaj będziemy rozmawiać jak zawsze o czym? Ty sobie wybrałeś 2:1 tego? No bo temu jest przykro. No to było połączone. Patrz, napisałem na senator, zaznaczył się w windzie. Nie wysiliłeś za bardzo. Link, teraz jest mu przykro, link. No jak nie wysiliłem? Przecież dałem aż 2 linki do jednego tematu. Ty dałeś po jednym linku do tematu. Korwin Mikke do posłanki. Albo to pani odszczeka, albo idziemy do sądu. On tam w ogóle pocisnął tak, nie? A co tam chodzi? Tak pocisnął, jak ja bym to zrobiła, to znaczy, że nikt by mnie nie lubił. Głosowałaś na Korwina? Nie. Na nikogo. Na nikogo. Ale jakbyś głosowała? Jakbym głosowała, to zawsze zagłosuję na siebie. Zawsze. Ja zawsze stawiam głos na siebie. Trzeba, to jest ważne, żeby... Kandydowałaś? Nie. Ale bym sobie dopisała. To legalne, nie? Można na siebie chyba zagłosować. Można, no. Bo to i tak jest jeden głos, on nie ma znaczenia. Z tego założenia się wychodzi. Dlatego ci politycy tam idą i głosują sobie. Ciekawe, na kogo ten Tusk zagłosował i ten Kaczyński. Też pewnie na mnie. Kaczyński stał. Może. Dobra, na Ankę, nie? Gdzie ona jest? Czemu jej nie ma tutaj? I on akurat dostał specjalną kartę, gdzie byłaś. Tak. Nie, on sobie dał okienko, dopisał sobie. Poseł Monika Falej z Lewicy zmanipulowała rzekomo, znaczy tak twierdzi Janusz Korwin-Mikke, jego osobistą wypowiedź odnośnie lekarzy. Znaczy ona stwierdziła, że to jest do lekarzy, on twierdzi, że wypowiedź dotyczy całego ustroju, który teraz mamy. No sprawa dotyczy wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego. Powinno być Mikkiego, jak myszka Miki. Lepiej się wymienia. Janusz Korwin-Mikke. Miki, na temat służby zdrowia. Kara nagany dla Mikiego za porównywanie lekarzy ratujących ludzie życie. Widzisz, jaki błąd? Ale to pewnie jest... Do rzeczy. No, to z serwisu do rzeczy, ale to pewnie jest skopiowane, nie? No. Ratujących ludzkie życie do typowe działania doktora Mengele, który w Oświęcimiu mówi, że
mówi ten już do gazu, a ten niech jeszcze sobie trochę pożyje. Jesteście mordercami, powiedzmy to jasno. Wstyd dla parlamentarzysty, napisała Falej na Twitterze. No, czyli Janusz Korwin-Mikke powiedział, że według pani Falej, według pani Falej, że lekarze mordują ludzi jak Mengele. I Miki na to. Albo pani to odszczeka i to szybko, albo idziemy do sądu. Przecież tłumaczyłem na KEP, że to nie tyczy lekarzy, tylko ustroju, który zmusza lekarzy do działania jak doktor Mengele. Tu bym to jak zrobiła takimi wielkimi literami, nie? Żeby zrozumiała. Tak. Co za ustrój, w którym idiotki nic nie rozumieją. W którym idiotki nic nie rozumiejące zostają posłankami. Zaraz ona za zniesławienie, że ja nazwał ją idiotką. Idiotką, no i to tak będzie się ciągło. Ale to jest tak, że faktycznie jest tak, że pana Janusza czasami dużo ludzi nie rozumie. Ja z reguły go rozumiem, ja wiem, o co mu chodzi. Nie zawsze się z nim zgadzam, ale go rozumiem. Rozumiem jego... Co on tam ma na myśli? Czasami daje popalić tak, że sobie myślę, no za mocno pojechał, za długi dostęp do internetu, powinno być już szlaban na weekend. Powinien być jeden giga na miesiąc. Nie no, bo czasami on coś takiego napisze, że faktycznie ręce opadają, ale często jest tak, że on coś napisze, a właśnie ktoś nie zrozumie i robi z tego taką aferę, pod to podczepiają się wszystkie media i robią z niego jakiegoś tam... Szajbusa, nie? Ale on to robi totalnie specjalnie. Tak. On doskonale wie, z czym to się wiąże i wie, że jak napisze w ten sposób, porówna do doktora Mengele, no to będzie afera z tego. Liczy się z tym, że będzie traktowany jako szołom, ale zawsze będzie o nim głośno. No, Hitler, kobiety. Co ciekawe, on się tak utrzymuje cały czas na tych właśnie kontrowersyjnych tekstach, mimo nieprzechodzenia kolejnych granic. Po nim wiemy, o czego się spodziewać, no. Że jak jest trochę o nim cicho, wejdzie ten Hitler, Mengele, kobiety do kuchni i tak dalej, to na pewno padnie z jego ust, ale to cały czas pada i cały czas media to podchwytują, jakoś nikt się tym nie znudził. No, mnie już tam, jak słyszę, że Korwin coś o kobietach powiedział, to myślę... Bo celebryci, jak wychodzą z założenia, że zbudują popularność na kontrowersji, no to... Muszą przekraczać te granice, no bo to, że raz biegał nago po markecie, no to jak już drugi raz będzie biegał nago po markecie, to już nie będzie miał 2 milionów wyświetleń, tylko 500 tysięcy. Mało tego, a teraz mamy takie czasy, że jakby biegał nago po markecie, to by nie miał 2 milionów wyświetleń. Nie, to Lewica jeszcze by pisała, że no trzeba popierać takie zachowanie, że on się czuje, że powinno się biegać nago po markecie, że ubrania uwłaczają i takich ludzi też powinno się tolerować. Na pewno by znalazł zwolenników. Znaczy, no na pewno tak są ludzie, którzy lubią chodzić sobie nago. No tak. No i Lewica na pewno by się już za nim wstawiła i on by stał się ambasadorem nudystów. Czy no, tych. No nudystów. No. Nie, są... Nie, naturystów. Nie. Nie. Ci są chyba ci plażowi... Są ta... Nagiści. Nie. Jest takie słowo, takie... ekshibicjonistów. Tak? Ale ekshibicjonista to nie jest ten, co... pokazuje swoje narządy rozrodcze i czepie sobie konia przy kobiecie, bo podnieca go to, że ktoś się na niego patrzy? Sprawdźmy. Jest zaburzeniem preferencji seksualnej polegającym na osiąganiu satysfakcji poprzez obnażanie się, no. No ale dobra, no to też pasuje jak najbardziej. No nie pasuje. No jak nie? Oni... Znaczy nie chodzi mi o to, że w lewicy, tylko chodzi mi o to, że to jest ekshibicjonizm, to jest rozbieranie się dla potrzeb seksualnych, a inni mają rozbieranie się dla potrzeb wygody i wolności. To jest coś innego, bo ich to nie podnieca, że widzą drugą nagą osobę, tak wiesz. Smutne życie później mają w łóżku. Tak, masz rację. Praktykowanie wspólnej... naturyzm, no. No. Lub nudyzm, to no. To samo w takim razie. Praktykowanie wspólnej nagości w miejscach specjalnie wydzielonych, ale... No właśnie, specjalnie wydzielonych. A jak ja wychodzę z założenia, że nie powinniśmy nosić ubrań, jak nie chcemy, no to jak to się nazywa? Że mogę sobie wychodzić na golasa, na dwór, jak jest ciepło, bo... Komu? Znaczy myślę, że to jest to, tylko że praktykować mogą to legalnie, zgodnie z prawem na tych strefach takich wyznaczonych, nie? Właśnie jak plaża nudystów czy Niemcy. To tak można, nie? No kurde, byłem tam w saunie, w strefie saun. W tym, ja nie byłam, jakby co. W Tropical Island. Czekaj, dobra. Od czego wyszliśmy? Od rozbierania się... Nie. No tak, no tutaj skończyliśmy. Jak my wyszliśmy z tego do rozbierania się na ulicę? Bo nie rozumiem w ogóle, jak do tego doszło.
Jak ostatnio z Tomem i Jerrym, bo gość przewoził narkotyki w Gielitach. To zaraz Tom mamy Jerry tego, klub Myszki Miki, Konfederacja. Lubię okej. Okay. Czekaj, bo ja miałem jakąś myśl i zaczęliśmy gadać o golasach i jakoś mi to w ogóle wyleciało. No coś o lewicy chyba chciałeś powiedzieć. Co o, było to, tak, było coś o lewicy, że Korwin, że lewica, że oni zaraz będą podczepiać, co, ale o co mi chodziło? Bo ja totalnie wyleciałem z tego. No, chodziło, mówiłeś o tym, że zaraz lewica powie, że tylko, że ty do że właśnie co? Na gości nawiązałeś. No właśnie o co mi chodziło? A, o kontrowersje! Że są kontrowersyjni celebryci i lewica by ich poparła i coś tam, i coś tam. Tak, marnujesz mój czas. Tak jak marnujesz czas. Tak jak, marnujesz. Tak? Marnujesz. Marnujesz mój czas. O lewicy chcę powiedzieć! Na przykładzie Natsu. Ona, wyszły tam jakieś jej nagrania i ona później mówiła na Instagramie w relacji o tym, że to był jej błąd. Ale lewica to podchwyciła i zrobiła z niej ambasadorkę tych, które, tych kobiet, które przed kamerkami powinny się czuć swobodnie i to powinno być normalne. Mimo tego, że Natsu wcale tego nie chciała. No to i tak lewica to podchwyciła i zrobiła z niej właśnie taką ambasadorkę tych dziewczyn. No to jest właśnie, do tego dążyłem z tymi nudystami. Że jakby był jakiś taki kamerzysta, który nagle by wyszedł sobie na golasa, bo już by mu zabrakło kontentu i nie poniósłby odpowiedzialności za to, że tam zdęcał się nad osobą niepełnosprawną, wyszedłby sobie na golasa, czy wziął kogoś, kto by chodził na golasa po markecie, no to zaraz lewica by się podczepiła. O! To jest właśnie człowiek nowoczesny. Takie postawy powinniśmy szanować. I plakaty z jego twarzą. To jest nasz kochany nudysta. Hashtag nie ubieraj się. Z tymi kamerkami to jak ktoś chce. Ja też wychodzę z takiego założenia, że to jak najbardziej spoko. Jeżeli ktoś się czuje, ale tylko wtedy, kiedy czujecie się z tym dobrze. Jeżeli miałoby jak ktoś to... lubi i chce. No tak, to... dokładnie. Jeżeli to ma w przyszłości wyciec i wam ma być z tym źle, no to nie powinniście tego robić. Już o tym mówiliśmy kiedyś. Tak, możliwe, no. No, ale w każdym razie lewica już to podchwyciła pod swoją narrację, która całkowicie była sprzeczna z tym, co Natsu chciała przekazać. No i to takie, no. Tak jak KO się podczepiło od razu pod strajk kobiet i taki youtuber też się podczepił pod strajk kobiet, nie do końca przemyślawszy to, co robi. Okej. Okay. Wracając do Korwina. Strajk kobiet na początku jeszcze miał sens. Na początku tak. To była ta pierwsza fala, to był ten pierwszy boom, to było coś, czego kobiety potrzebowały i nagle. Tydzień później, konferencja prasowa. Zamiast aborcji, to umowy zlecenia, LGBT, to tamto sramto. 6 godzin pracy, żeby kobiety mogły w domu sprzątać. To jest równouprawnienie, to jest dopiero równouprawnienie. Była taka upaciorka. No tak, ja o niej ciągle o niej myślę. Ja o niej myślę codziennie i się zastanawiam, co z niej, kurwa, wyrośnie? Aha. Jak bardzo będzie sprzątać? Mhm. Mówi o... W jednym wywiadzie. Mówi o tym, że ma być równouprawnienie, kobiety powinny mieć takie same prawa, to tam, to tamto. I nagle przechodzi z tego, że kobiety dla równouprawnienia powinny mieć 7 godzin pracy zamiast 8, bo nie powinny... 6 godzin? Czy 6, bo powinny w domu posprzątać. Powinny mieć czas na to, żeby zająć się... I to była liderka strajku. Nie wiem, ale moim zdaniem te równouprawnienie powinno najpierw zacząć się robić u siebie na podwórku. To znaczy, że poznajesz sobie męża, partnera, chłopaka i albo dogadujesz z nim, że 50-50, tak? Pracujemy oboje tyle samo, sprzątamy tyle samo, gotujemy tyle razy tak samo i mamy wtedy u siebie równouprawnienie i dopiero później gdzieś to równouprawnienie możemy sobie poszerzać. Ale najgorzej jest, jak baba w domu ma chłopa, który twierdzi, że on robi się, nic nie musi, ona robi wszystko za niego i idzie strajkować. No. No rozumiesz, o co mi chodzi? U siebie na podwórku nie potrafi posprzątać, a chciałaby, żeby nagle cały świat się zmienił. Tak, ta dziewczyna, to była jakaś tam młoda, nie wiem, 19-20 lat i ona, co ciekawe, zajmowała się tam prawami pracowniczymi. Ona była liderką od praw pracowniczych, a sama powiedziała, że przepracowała niecały jeden dzień. Bo poszła do pracy i tam był mobbing i ona nie wytrzymała, wyszła z tej pracy po chwili. No bo to jest właśnie tak jak posłowie PO, którzy mylą guziki. Przychodzi się do pracy, to trzeba pracować. Ciężko czasami, zależy jaką ma się pracę. Uważam, że ludzie pracujący fizycznie mają ciężką pracę, ale ci, co pracują tak umysłowo, też mają ciężką pracę. I to nie jest tak, że pani na stacji benzynowej pracuje ciężej niż pani za biurkiem. Bo czasami jest to tak, że chociaż na jeden dzień by się obie chciały zamienić.
porówno, nie? Znaczy, no wynagrodzenie nie zależy w ogóle od ciężkości pracy, nigdy. To zależy od tego, jak potrafimy się sprzedać. I już. I, to nie jest tak, że górnik wykonuje... Była też jakaś tam feministka Maja Staśko, która też powiedziała o tym, że to karioner chyba, to jakiegoś szota widziałem z karionera. I ta Maja Staśko mówi, że jak to jest, że pielęgniarka zarabia 2000 zł miesięcznie, pracując po 12 godzin dziennie, a Robert Lewandowski w ciągu minuty i to i tamto. No kurde. No jasne, że Robert Lewandowski nie ma jakiejś strasznie ciężkiej pracy. Co więcej, to no też... super. To przebiegnij sobie 95 minut po boisku. Okej. Nie ma jakiejś takiej mega potrzebnej tej... No to nie jest górnik, który zasuwa gdzieś tam na kopalni. No dobra, ale to jest potrzebność... To jest a wykonywanie pracy. On latami trenował, tak, żeby dojść do tego, co teraz ma. On zarabia pieniądze za to, że jest rozpoznawalny. Ludzie chcą go oglądać. I to sobie wypracował całym swoim życiem. No, no i na tym polega po prostu kapitalizm. Czy to jest uczciwe, czy nie? Według ról, według założeń kapitalizmu, tak. Bo kapitalizm polega no na tym, mnie jeżeli potrafisz się sprzedać, no to tyle pieniędzy dostaniesz, ile sobie sam wypracujesz i już, i koniec. No i na tym to polega. I ta pielęgniarka też może sobie założyć kanał na YouTubie, wydać książkę i pisać o zawodzie pielęgniarki. I też będzie miała wtedy miliony na koncie, jeśli będzie potrafiła to sprzedać. Bo na tym to polega. Może robić jakieś transmisje na żywo z donatami ze szpitala, o ile to legalne. Każdy może robić sobie co chce, żeby monetyzować to, co robi. Ja już sobie wyobraziłam to. No, no i to nawet by mogło być ciekawe. Transmisje ze szpitala. No, więc no jak to jest, że jeden zarabia więcej, a drugi zarabia mniej? Wszyscy powinni zarabiać tyle samo! No, no to jest właśnie taki no, komunizm, dążenie do tego, że ludziom, którzy są bardziej ambitni, się po prostu przestaje chcieć. I to jest to, do czego no. dąży PiS cały czas, a lewica, no bo PiS jest strasznie lewicowy. No i PiS właśnie dąży do tego, żeby zabierać tym, którzy faktycznie chcą... Chcieli mieć... Tak, którzy chcieli mieć, teraz mają nie mieć, bo trzeba wyrównywać szanse tych, którym się nie powiodło. Jasne, są takie, znaczy nie ma czegoś takiego jak równość. Jedni rodzą się lepiej, inni rodzą się gorzej. W ogóle to, że żyjemy w Polsce, no to jest, no to mamy szczęście. Bo jesteśmy... Ale to, że się, rodzimy i w nierównych... Nieporówno dostajemy na start, nie oznacza wyniku końcowego, jaki mamy. Bo zobacz sobie syn Zenka Martyniuka. Nie? Wszyscy znają syna Zenka Martyniuka. Maciek nie znam, bo widzę po minie. Nie, no znam. No. No. 30-letni bezrobotny na utrzymaniu rodziców, pijący browara w parku i grabiący liście, bo ma kolejną karę. Jest już, zdążył się rozwieść, mieć dziecko. Nie mówię, że rozwód to coś złego, no, ale w tej swojej krótkiej karierze nic nie robienia już zdążył to zrobić. I pomimo tego, że urodził się w bogatej rodzinie, ma dom, bo jest jedynakiem, więc już ten dom pewnie będzie jego. Wszystko, co chce, to ma i całe życie miał, ale sam sobą nie reprezentuje i nie osiągnął nic. A ludzie, którzy mieszkają sobie w bloczku, mama pracuje, tata jest albo go nie ma, albo również pracuje, zarabiają jakieś grosze i dzieci kończą studia, idą do pracy, zarabiają dobre pieniądze. I dlatego to, moim zdaniem to nie ma jakiejś takiej reguły. Ma i to w cholerę. Ten syn Zenka Martyniuka w każdej chwili może sobie wydać płytę z byle gówna, zrobi hit, bo ma ojca... Ale tak, ale on może, ale no. nie wyznacza no to reguły, bo po prostu tego nie robi, bo jego charakter jest taki, że on do niczego w życiu nie dojdzie. No okej, okay, ale... A człowiek może się urodzić biedny, ale jego charakter może być taki, że i tak dojdzie i ten charakter gówno mu da, bo nie ma takich możliwości jak syn Zenka Martyniuka. To nie jest równość, nie ma czegoś takiego jak równość. Ale ja nie mówię, że to jest równość. Mówię o tym, że ten, co ma... Nie zawsze musi mieć tyle, a ten, co nie ma, nie zawsze musi mieć nic. Nie, właśnie ten, co ma, gówno by robił i tak będzie miał tyle, a ten, co nie ma, nieważne, co by robił, raczej i tak nic nie osiągnie. Bo syn Zenka Martyniuka może sobie teraz wydać gównianą płytę i tak ludzie to kupią i będzie milionerem na samych płytach, a ten, który będzie mega artystą i zrobi świetną muzykę,
wypuści ją i będzie miał 500 wyświetleń na YouTubie, bo nie ma pieniędzy, żeby to wypromować, bo nie ma znajomości. No, ale ty mówisz o rzeczach medialnych, a ja mówię o takich, że skończy studia, założy firmę i będzie się rozwijał. No to może w Polsce każdy, ale już przykładowo w Bangladeszu nie. No i to, że urodziliśmy się w Polsce, to mamy naprawdę bardzo dużą szansę, możliwości fajne. Znaczy, no jeśli już porównujemy kraje do... No, porównujemy różne klasy małej, ze sobą. Małej wsi pod... co mieszkają z lepianki z trawą, a do przeciętnej polskiej rodziny, to wiadomo, że przeciętna polska rodzina będzie miała lepiej niż państwo z lepianki, ponieważ państwo z lepianki nie mają możliwości wykształcenia podstawowego nawet. No i o tym mówię, że bardzo istotne ale jest to, gdzie się urodzisz, bo nas po prostu turbo wyższe szanse. W jednym kraju ludzi. W jednym kraju to samo. No właśnie na tym przykładzie ci to mówię. Ale no dobrze, no on ma większe szanse na to, no. Żeby... Ja nie mówię o tym, że on nie ma większych szans, bo mnie denerwujesz. On nigdy nie będzie biedował. Nie rozumiesz. A jeżeli... On może biedować. Szybciej niż jemu się wydaje. Nie. No to... Ale wystarczy zrobić tak i już nie będzie. A osoba z biednej rodziny, jak popełniałaby takie błędy jak syn Zenka Martyniuka, to już by mieszkała pod mostem. No, ale mi nie chodzi o to, że oni robią to samo, tylko że jeden robi z większą kasą, a drugi z mniejszą. Chodzi mi o to, że tak samo ten, który jest bogaty, może z siebie gówno dawać i nic nie mieć, jak ten, który jest biedny, może z siebie dać bardzo dużo i coś w życiu osiągnąć. Tak. O tym mówię. No a ty na mnie ciągle krzyczysz i nie dajesz mi dojść do głosu. Nie, no jak przekupa na targu, zobacz, znowu się wtrącasz, a jeszcze nie skończyłam. Mówię, że jest taka możliwość, ale ten ma szanse takie, a ten ma szanse takie. I tu nie ma ale tej równości. Ale nie mi chodzi o to, że to kwestia charakteru. Ten, gdyby się zaparł tak samo, jak ten by się zaparł, to wiadomo, że temu wyjdzie lepiej. I ja w tego wcale nie podważam. Ale mówię też o tym, że ludzie, którzy nic nie mają, swoim uporem i tak mogą dojść daleko, a tamci mogą stracić wszystko. Tak, ale cały kapitalizm generalnie dąży do komunizmu. I państwa są od tego, żeby to regulować, bo jeżeli nie byłoby regulatorów, takich jak UOKiK, który bada to, że jakaś spółka wchodzi w monopol, że nie ma dla niej konkurencji i robi wszystko po swojemu, no to nagle zaczynają rosnąć ceny diametralnie, nie ma konkurencji, bo oni wszystko wymiotą, a przez lata mogą wychodzić na minusie. I jeżeli doprowadzilibyśmy do tego, że teraz są kilka globalnych korporacji, Facebook, Google, Apple czy Uber, jakbyśmy doprowadzili do tego, że nikt by nad nimi nie stał i ich nie próbował regulować, i zmuszał ich do tego, żeby powstawały inne firmy, bo im robił podgórkę, no to wtedy byśmy mieli tylko Ubera, Google'a, Facebooka, Microsoft i Apple'a, którzy by mogli dyktować w ogóle reguły życia dla każdego. I tam już nikt by się nie mógł dostać, bo oczywistym jest to, że Bill Gates kolejnym prezesem mianuje wtedy swojego syna, czy swojego znajomego, ziomeczka jakiegoś. I wtedy już warstwa ta najuboższa, która nie ma znajomości, nie mogłaby osiągnąć totalnie nic. I to już dąży do takiego komunizmu, że jest do takiego rozwarstwienia, że jest tylko klasa bardzo niska i tylko klasa bardzo wysoka, nie? Dlatego urodzenie ma sens. Do tego dążyłem. No właśnie, zabrakło mi. Czekam, bo to taki drugi temat, na który czekam. I sobie myślę, co to ma do syna Zenka Martyniuka, nie? No, mówię o tym, że żyjemy w kapitalizmie i na tym to polega. I jeżeli byśmy pozwolili kapitalizmowi się tak robić, co ludzie chcą, no to wtedy byśmy doszli do tego, że mamy tylko turbo wielkie firmy i tylko turbo biedaków. A teraz mamy turbo wielkie firmy i turbo wielkich biedaków. I klasę średnią. Właśnie przez to, że ale klasy średniej już zaraz nie będzie właśnie, bo nasze państwo... No tak, PiS robi destrukcyjną politykę. Nie dba o klasę średnią. Klasa średnia, w ogóle jak oni to wyliczyli, że średnio człowiek w Polsce zarabia ponad 7 tysięcy złotych? Nie, to już jest tam klasa... Chyba wyższa. A mi się wydaje, że to średnia. Średnia według PiSu. No mówię, że oni mówią tak... Że klasa średnia, że średnie zarobki. Że klasa średnia to jest tam 7 tysięcy złotych. Czytałam dziś... Czytałam dzisiaj taki artykuł właśnie, że klasa średnia, że PiS mówi, że klasa średnia to 7 tysięcy złotych, a młodzi ludzie po studiach twierdzą, że od razu po zakończeniu edukacji chcieliby zarabiać 4,5 tysiąca złotych netto na umowie o pracę i chcieliby mieć te benefity jeszcze w postaci multisportu i jakieś medii, coś tam, jakieś medyczne. Bo teraz już nikt łaski nie robi, że takie dodatki daje. To jest w ogóle śmieszne, nie? Że udało owocowe się... Owocowe czwartki. Że udało się przekonać ludzi do tego, że okej, zarabiajcie mniej,
ale macie tutaj kartę multisport, tutaj owocki w czwartek. Ale nie, moglibyście właśnie zarobić 5,5, ale zarobicie 4,5, dlatego że macie właśnie. A właśnie eksperci wypowiadają się tak, że tym młodym ludziom się w dupach poprzestawiało, że jak oni mogą mieć wymaganie takie, żeby zarabiać 4,5 tysiąca złotych w Warszawie. Nie? W Warszawie, zaznaczam, że w Warszawie to są droższe mieszkania. Jakby chcieli wynająć tak, żeby nie mieć klaustrofobii, tylko po prostu normalnie żyć jak człowiek, no to te mieszkania są drogie do wynajęcia, w pojedynkę na przykład, nie? Jak ktoś sam miałby takie marzenie, żeby sobie wynająć mieszkanie, 2 pokoje, no to już musi trochę więcej zapłacić, więc jakby zarabiał najniższą krajową, to nie stać człowieka samego wynająć 2 pokoje na tak bez robaków i bez grzyba na ścianie, nie? Tylko w takie normalne 2 pokoje, jak ludzie mieszkają. No to nie stać osoby w pojedynkę pracującej, więc człowiek, pojęcie studentów na ten temat było takie, że on się po to uczy, bo tak mu ciągle mówią, ucz się, ucz, to wtedy w życiu będziesz miał dużo. Nauka to jest potęgi, klucz. Bez studiów sobie w życiu nie poradzisz. Musisz zdać maturę, bo inaczej furtka zamknięta, już dalej w życiu już nic nie nie osiągniesz nic. No i oni się z tym utożsamiają i oni się uczą. I oni się uczą po to, żeby mieć. No i oni kończą edukację i się okazuje, że gówno mają. Nie, bo tak, z doświadczeniem kiepsko, tylko tyle, co teorii no się tak, nauczyli. No i on przychodzi do pracy i on stwierdził, że no przecież mama mu mówiła, że on się po to uczy, żeby zarabiać pieniądze, a oni mu chcą dać najniższą krajową na start. Mama, i nie stać mama po. Wychowana w PRL-u. A najgorsze jest to, że system edukacji dalej do tego brnie. Mimo tego, że w kapitalizmie to totalnie nie ma sensu. Chodzenie na studia tylko po to, żeby mieć papierek. Bo idąc do pracy, ty nie możesz mieć wymagań 4,5 i owocowych czwartków, jeżeli nie jesteś w stanie zarobić dla przedsiębiorcy, dla swojego pracodawcy odpowiednio więcej. No tak, że pracodawca daje wtedy około 7 tysięcy za takiego pracownika, tak. A nie 4,5. A właśnie świadomość w Polsce ludzi jest bardzo niska, jeśli chodzi o koszty, które ponosi pracodawca. Więc jeśli pracodawca ma ci zapłacić 4,5, a tak realnie 7 koła, no to on musi z tego mieć przynajmniej z 2 razy więcej. Musi mieć 14 tysięcy przychodu, bo on podejmuje ogromne ryzyko. Pracownik nigdy nie podejmuje ryzyka, żadnego. Pracownika można co najwyżej zwolnić. I już. A przedsiębiorca zostanie z długami przez to, że jego pracownik zrobił jakieś błędy. Więc pracodawca musi zarabiać przynajmniej te 50% z tego, co oddaje na pracownika. Nie chodzi o to, ile ten pracownik zarabia, tylko jakie są koszty tego pracownika. Jeśli ty jesteś po jakichś tam studiach, nigdy nie pracowałeś, masz 25 lat i w dupie ci się poprzewracało i nie masz doświadczenia życiowego absolutnie, no to jak masz wymagać 4,5 tysiąca złotych, jak ty nie potrafisz pracować? Nie potrafisz wypracować dla twojego pracodawcy tych 11-14 tysięcy, żeby on był w stanie zapłacić za ciebie 7. No bo to jest tak, że oni nie wiedzą, że to jest to 7. Oni myślą, że pracodawca bierze pieniądze z drzewka, sobie zrywa. Tak. I daje, nie? No, i on ma takie drzewko pieniędzy. Bo, tam w tym artykule ten student wypowiadał się też tak, że w McDonaldzie zarabiają 3200, gdzie nie potrzebują kwalifikacji, a on miałby zarabiać tyle samo, jak on ukończył studia, tylko że no pewnie w McDonaldzie 3200, jeśli netto, to zarabiają osoby, które już pracują tam długo, potrafią zarobić na siebie tam, wykonują swoją pracę szybko, dokładnie, dobrze i ja nie widzę przeciwwskazań, żeby takiej osobie, jeśli przynosi zyski, zapłacić 10 tysięcy, tak. Serio. Ale no i tam pan redaktor zapytał się tego człowieka, a jak to jest kwota brutto, no bo tam było 3200, nie? No to ten student się tam pyta, a jaka to różnica? Tak. Czy to jest takie ważne? No i na tym zakończyłam czytanie, bo to już był koniec tego artykułu, chyba podsumowujący całość tej sytuacji. Czy to taka wielka różnica, nie? Nie no! Żadna. Co to za różnica? No to w takim razie, co to za różnica? Czy ktoś ci zapłaci 4,5 netto, czy ktoś ci zapłaci 4,5 brutto? Brutto to może i byś zarobił. Jest netto, brutto i jest jeszcze koszt pracodawcy. Kwota brutto całkowicie nic nie mówi i powinno się podawać koszt, całkowity koszt pracodawcy. Tak jak jest w kredytach banku, podaje się... Całkowity koszt kredytu, tak, nie? Tak, zmusili banki do tego, żeby podawały właśnie RRSO, czyli całkowita roczna stopa oprocentowania. Czyli
tam ma być wliczone wszystko, i ubezpieczenie, i taka stawka, i to, no, i tamto. Wszystkie dodatkowe opłaty mają być zawarte w RRSO. I dlaczego nie robią tak z wynagrodzeniami? Że też trzeba komunikować o tym, jaki to jest koszt pracodawcy, a nie jakaś ubzdurana kwota brutto, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Kwota brutto to jest mniej więcej pomiędzy tym, co dostaje pracownik, a tym, co pracodawca płaci. To jest totalnie bez sensu. Ale robią tak po to, moim zdaniem, retoryka jest w ten sposób uprawiana w mediach, żeby pokazać, że ten pracodawca wcale aż tak wiele nie płaci. No bo no, co? No zapłaci 4000 brutto, pracownik dostanie 3, no to 1000 zł jest tych kosztów. A tak realnie on zapłaci 5, a nie 4. I 2000 to są same koszty pracodawcy, a pracownik dostaje aż tak mało. I może wtedy ci ludzie, którzy nie rozróżniają brutto i netto, a co to za różnica, by się zaczęli zastanawiać. Kuźwa, prawie 50% moich zarobków idzie do państwa? Ale myślę, że to pracodawcy powinni zacząć uświadamiać, tak, po prostu swój, bo to nikt tego nie zrobi, jeśli pracodawca tego nie zrobi. Jeśli za każdym razem, za każdą wypłatą, zobacz, zarobiłeś 7,5, ale oddałeś temu tyle, a temu tyle, a temu tyle, więc wypłacić mogę ci tylko tyle. No. I wtedy ludzie by sobie pomyśleli, a ła. Bo tak tego nie widać. Jak ludzie pracują na etacie, a później przechodzą na działalność gospodarczą, bo marzy im się jakiś biznes, i nagle widzą, ile oni muszą oddać ZUS-owi, bo normalnie na umowę o pracę tego prywatnie nie robimy, bo robi to za nas księgowa pracodawcy z reguły, nie? Czy pracodawca. A sami osobiście tego nie robimy, dostajemy pieniądze netto i właśnie takich głupich ludzi się później sieje, bo takich głupich ludzi sobie państwo stworzyło, że oni nie mają wglądu nawet do takich rzeczy i nie rozumiem dlaczego. Przez to, że nie ma takiej fundamentalnej edukacji o przedsiębiorczości, no to pracownicy gówno wiedzą, ci nowi, nie? I wychodzą z założenia, że przedsiębiorcy to jacyś krezusi, którzy wykorzystują pracowników, a tak i później sobie myślą co niektórzy, kurde, ja przecież tak realnie to dla tego pracodawcy zarabiam z 15 tysięcy, a ja dostaję 4. No. I jak to jest? No a jakby właśnie było coś takiego, że są takie realne raporty i z tych 15 tysięcy ta kwota idzie na biuro, które muszę opłacać, to idzie na ZUS-y, to idzie na podatki, na koszty zatrudnienia, na ubezpieczenia, na sprzęt, na amortyzację sprzętu. Tu idzie, tu są oszczędności firmy w razie jak się coś wypierdzieli i będziemy musieli ponieść konsekwencje twojej pracy, to tu jest nasza amortyzacja tego wszystkiego. Tu jest twoja kasa, którą ty dostajesz, nam zostaje 1000 z twojej pracy. No to wtedy dopiero by... No i taką świadomość się powinno budować w ludziach, bo młodym... Ja też kiedyś zakładałem pierwszą firmę i popełniłem mnóstwo błędów, dlatego że nie byłem wyedukowany. I mi się wydawało, że też, że dostałem pierwszy przelew tam na 15 tysięcy złotych. O kurde, teraz to jestem Bogiem. Miesiąc mi wyszedł na minusie. No, tak było. I brałem kredyty w chwilówkach, po to, żeby wypłacać na bieżąco gdzieś tam pracownikom, bo jak się zrezygnuje z kredytu w ciągu 14 dni, no to macie jeszcze 30 dni na spłatę. Gdzieś tam zleceniodawca spóźniał mi się z przelewem, ale wiedziałem, że będę go miał za tydzień. Wypowiadałem umowę kredytu, jakieś takie turbo rzeczy, takie, o których pracownik w ogóle nie myśli, że coś takiego może być, bo on pracuje, jemu się należy i już. A przedsiębiorca ma naprawdę przerąbane i trzeba kombinować cały czas, żeby w ogóle się utrzymać. A jak pracodawcy coś nie pasuje, zwalnia się, idzie do następnego. A przedsiębiorca nie może się zwolnić i pójść do następnego, bo zostanie z długami, z kredytami, z tą całą inwestycją, którą tam zrobił. No i nie ma w ogóle takiej świadomości w ludziach. Tego się nie wyrabia w edukacji. No ale od szkoły tego nie wymagajmy, jeśli na podstawach przedsiębiorczości uczy pani nauczycielka zatrudniona na etat w szkole, zarabiająca tam najniższą właśnie krajową. Właśnie tego trzeba wymagać od szkoły. Tylko ale chodzi o to, zrobiona, że nie ma takiej możliwości na chwilę obecną. No tak. Bo zamiast przedsiębiorczości uczyć osoba, która jest przedsiębiorcza i osiągnęła w życiu jakiś tam sukces. No dla każdego sukcesem jest to, że dla niektórych jest to, że po prostu prowadzi firmę, fajnie idzie, tak? Ja nie mówię o jakichś sukcesach, nie wiem, że na Dolnym Śląsku ktoś z KGHM-u, a na Mazowszu ktoś z Google'a, tylko po prostu przedsiębiorca. Nawet co tydzień można brać innego. Pani, która prowadzi sklep, opowiada o swojej działalności i tak dalej, i tak dalej. No ale tego nie ma. No. Tego nie ma, bo prowadzi to nauczycielka, która nigdy w życiu nie miała działalności gospodarczej. Ja pamiętam u nas na przedsiębiorczości, kobieta była tak mało mówna i tak mało wyrazista, że ja nie wiem, jak ona się nazywa do tej pory. Gdzie z reguły wszystkich nauczycieli kojarzę i pamiętam, jak się nazywają, ta nie. No to jedyne, co z tych lekcji pamiętam, to jak wziąć kredyt, jak sobie obliczyć, ile muszę spłacić, nie? To była taka lekcja, która zapadła mi w pamięci, a cała reszta
Bo ten system zbudowany jest po to, żebyście... Tylko, że mam wrażenie, że ona nie wiedziała. Ona po prostu nie wiedziała, no bo ona pracuje na umowie o pracę w szkole, nie? A nie prowadzi działalność. Ona nie jest przedsiębiorcą. A uczy przedsiębiorczości. Przecież z czym ci się kojarzy dzwonek? Jak ja byłem ostatnio w szkole już usłyszałem ten dzwonek. Od razu mi się to... Z kanapką. Od razu areszt mi się przypomniał śledczy. Ale ta szkoła jest zbudowana na takich... Szkoła jest stworzona po to, żeby generować pracowników, którzy nie zadają pytań. Po prostu masz być na ósmą, są dzwonki, masz wtedy przerwę, idziesz tutaj, uczysz przerwa się. Przerwa jest nie dla mnie, nie dla was. I nauczyciel, nie? No. Wy nie macie prawa do odpoczynku. Wy musicie słuchać 45 minut, jak ja nudno mówię, bo jestem wypalona zawodowo, bo od 20 lat klepię to samo codziennie, ale was nie ma prawa to znudzić. Wy macie wtedy siedzieć i czekać, bo przerwa jest oznaką dla mnie, a nie dla was. No. I nieraz nauczyciele robili tak, że po prostu trzeba było siedzieć, bo on pokazywał swoją władzę, że przerwa jest dla niego, a nie dla nas. I od dziecka jesteś gnojony. No. Masz się czuć jak gówno, ty tam jesteś tylko po to, żeby odbębnić swoje, wyjść i cieszyć się z tego, że wyszedłeś. Płonąć wiedzę, mało tego, każdy przedmiot jest najważniejszy. Nie, to nie jest tak, że idziesz w kierunku takim, w którym ci dobrze idzie. Komuś nie idzie z matmy, więc wiadomo, że profesorem matematyki nigdy nie zostanie, ale może być świetnym krawcem, świetnym projektantem, świetnym fotografem. To na ciul mu takie... rzeczy z matmy filozoficzne, to nie rozumiem. No ale tak jest. No i jak masz sprawdzian, albo odpytać cię mogą z każdego przedmiotu codziennie, nie? Więc masz biologię, chemię, fizykę, matematykę, angielski, polski, historię w ciągu jednego dnia. No to z każdego z tych przedmiotów musisz się nauczyć i dla każdego nauczyciela ten przedmiot jest najważniejszy. I nie interesuje go to, że bardzo interesuje cię biologia i chciałbyś iść na medycynę, ale nie nauczyłeś się z historii. Jedynka. Ale to jest bardzo ważne, żeby umieć wszystko i zawsze być gotowym, no bo co jak na teleturnieju ci zadadzą takie pytanie? To zawsze koło fortuny, nie? To zawsze mi chyba tam jakaś ciotka mówiła, nie? Że, no a jakbyś, jak się pytałem, ale po co mi z techniki jakieś tam równe rysowanie kwadratów czy czegoś tam? Mnie ten alfabet dziwił, czy, po co ja mam umieć no, tak pisać? Bo... Czy jakieś wzory i tak dalej, nie? Jak mnie to w ogóle nie interesuje. No a jakbyś był w teleturnieju w milionerach i padnie takie pytanie? No, ale to zachęcające. Strasznie. I tak myślisz sobie, no jak się nie nauczę i nie wygram miliona, a no. Może przeczytam. No. jak zarobić milion, uczyć się wszystkiego, żeby znać odpowiedź na wszystko. Tak, i pójść do milionerów, liczyć na to, że cię wezmą, że wygrasz, jesteś milionerem. Taka oto lekcja na dziś. Piszcie, co wy w ogóle sądzicie o tej sprawie w komentarzach, jak byście zreformowali system edukacji, czy byście... Ja mam pomysł jeden, nie? No. Ministra bym zmieniła najpierw. No tak, no to od tego wypadałoby zacząć. Zaczynamy od zmiany ministra, po czym wymiany całego ustroju w szkole i panowanych zasad. Nie mówię o tym, żeby uczniowie wchodzili na głowę, ale po prostu zmiany do XXI wieku, do podejścia ludzi do życia, do świata. Już mamy całkiem inne myślenie niż 40 czy 50 lat temu, a szkoła wygląda dokładnie tak samo. I dokładnie lektury tak samo wyglądają. Wszystko wygląda tak samo. Wiadomo, że historia się zmieniła nagle, nie? No, bo moja mama na przykład uczyła się innej historii, my się uczymy innej historii, a nasze dzieci będą uczyły się jeszcze inszej. Ale dalej złej historii się uczymy. Przecież o PRL-u w ogóle nic nie wiemy, nie? Znaczy tak, no teraz... Uczymy teraz się do tej wojny, jak Polacy byli... To. Tylko, że no, mnie historia nigdy nie za bardzo interesowała na tyle, żeby się nią ciekawić i żeby to był mój ulubiony przedmiot, bo ja nie mam pamięci do dat i nazwisk. I mnie to strasznie wkurzało, bo jedyne, co ode mnie na historii wymagali, to napisać, jaki król kiedy żył. No już nigdy nie mogę zapamiętać. No to taka lekcja historii właśnie, że akurat rzeczy, których ja nie lubię, nie mogę zapamiętać, no to były ode mnie wymagane cały czas. A jakaś tam, żeby opowiedzieć fajnie tę historię, no przecież historia, jak się ją czyta w fajnych, ciekawych artykułach, no to jest ciekawa, no bo czytam nieraz. No. Albo historia bez cenzury tak, na YouTubie. Kanał, no. No to jest świetne, ja bardzo lubię to oglądać. I jeśli w ten sposób byłaby prowadzona lekcja, no już nie wymagam od każdego, żeby być kreatywnym. Ale wypadałoby, będąc nauczycielem, być kreatywnym, a nie ściągać tylko z YouTuba i z internetu, bo nie kupione, tylko skopiowane i pokazywanie i jeżdżenie na cudzych materiałach przez cały rok, no bo tak się robi. A może kiedyś będę w teleturnieju i się mnie zapytają, jak zrobić bimber, to wiem.
No ale nawet szkoła mogłaby zarabiać na siebie, być jakaś taka bardziej kreatywna. Mogliby uczyć przedsiębiorczości młodych, nie wiem, promocja szkoły gdzieś tam w social mediach, robienie reklam dla szkoły. Szkoły też się reklamują cały czas, mają te dni otwarte. Prywatne szkoły. I państwowe też. No ale chodzi o to, że prywatne szkoły już idą w tym kierunku. Już. No, ale i tu nawet ale słabo jeszcze, ten młody może sobie wyrobić jakieś fajne nawyki, może wyrobić sobie tą przedsiębiorczość, jak działają social media, jak się wydaje pieniądze jakieś i tak dalej. A szkoła ma darmowego pracownika, nie? Który gdzieś tam zarabia dla tej szkoły. To jest spoko. A on się uczy czegoś, co jest faktycznie przydatne. Nie wiem, znowu się żegnamy jak moja mama. Tak, tylko od kogo mają się nauczyć? No właśnie od nikogo, no bo nie ma do tego kadry. Nauczyciele jak dla mnie powinni zarabiać 10 tysięcy. Ale tylko wtedy, kiedy są efektywni. Tak, tylko za efekty. To nawet 100 bym im dała, jeśli faktycznie wyprowadzą... Jak dla mnie to powinien wyciągną być... młodych ludzi, ambitnych, kreatywnych i tacy ludzie będą wychodzić ze szkoły, to powinien nie... być turboelitarny zawód. Taki, gdzie się zarabia mnóstwo pieniędzy, jest tak... tego mnie szkoła nauczyła, że nawet słownictwa nie mam odpowiedniego. Jest szanowany, o tak... ale tylko wtedy, kiedy faktycznie są efekty za tego. Za efekty, a nie za to, że twoi jest. Twoi uczniowie wychodzą na świetnych ludzi. A nie ci... nie robimy to od stażu. Że im wyższy staż masz, tym więcej zarabiasz. Nauczyciel, który uczy 25 lat, uczył za poprzedniego systemu... On nie dość, że nic nie potrafi już przekazać dzisiejszej młodzieży takiej wiedzy, bo dzieci są inne, bodźce wokół nich są inne, to raz. 25 lat temu jeszcze nie było wiadomo, co to jest dysleksja. A tacy ludzie rozwijają się tylko wtedy, kiedy dyrektorka w szkole da na to fundusze. A jeśli szkoła nie ma na to funduszy, to on nie idzie robić żadnych kursów. On nie wie później, jak pracować z taką młodzieżą. Zaczęło się diagnozować dużo różnych schorzeń i ten nauczyciel często nie wie, jak postępować z takimi dziećmi i jedyne, co pamięta, to to, jak to się robiło 25 lat temu i te metody rzucania kluczem stosuje do tej pory. No. Piszcie, co wy o tym sądzicie, jakbyście reformowali system edukacji, czekamy na wasze opinie, na pewno weźmiemy je pod uwagę przy jednym z kolejnych materiałów, gdzie znowu będziemy o tym mówić. Jak będziemy reformować edukację, jak dostaniemy się do rządu i będziecie mogli tam stawiać krzyżyki przy naszej kandydaturze, no to wtedy... Podejrzewam, że bylibyśmy w różnych obozach. No tak, tak. Ja bym był bezpartyjny. Ty byś była z lewicy. Dlaczego ja bym była z lewicy? Nie mów tak. A skąd byś była? Z Anny Chabaj. Ja bym stworzyła nową partię, nowe środowisko, które by nie było ani lewicowe, ani prawicowe, byłoby po prostu normalne. No. Także głosujcie na nas. Wybory już w 2024 chyba, te do parlamentu. No, to wiecie, gdzie stawiać X. Trzymajcie się ciepło, no i heja.